Po pierwsze, dlaczego się przewrócił? Ale trzech było wysoko na grani, na błękitnej turni, to byli alpiniści. Dwóch było ratowników medycznych, którzy byli akurat na urlopie, byli kilkadziesiąt metrów na szlaku za ojcem i próbowali udzielać mu pierwszej pomocy, przynajmniej według zeznań. No i właściwie to są wszystkie informacje, które mamy na podstawie śledztwa, znamy na podstawie śledztwa i jeszcze do tego dochodzi raport z sekcji zwłok, którą ja wnosiłem. I ta sekcja wykazała, że ojciec nic nie jadł tego ranka, tylko jakiś być może kawałek czekolady zjadł, może się czegoś napił. Na pewno się czegoś napił. Ale żadnego zawału, udaru, wylewu, alkoholu we krwi, trucizny we krwi. A właściwie, tak jak powiedziałem, nie wiadomo, dlaczego upadł. Po jego śmierci o dziwo dostałem mailem oraz korespondencją, otrzymała to redakcja Gazety Polskiej, zdjęcia z ojca, które zostało mu przypadkowo zrobione przez przypadkowego turystę i ten turysta przysłał te zdjęcia do mnie i do redakcji. Ojca zarówno przed śmiercią, na 2 godziny przed śmiercią, jak i dzień wcześniej Państwu pokażę, umieściłem je w książce. Tutaj jest zdjęcie z 3 września, czyli dzień wcześniej. To jest klasyczna pozycja, w której ojciec odpoczywał sobie podczas marszu. Zatrzymywał się, odwracał i tam patrzył, jest tam już przeszedł. Tu jest także zdjęcie dokładnie tego miejsca, w którym to się wydarzyło. Oraz zdjęcia ojca z 8:53, czyli na 2 godziny przed śmiercią, i 8:57. Te dokładne godziny pochodzą z właściwości pliku, który otrzymałem tego zdjęcia, a także zdjęcie akcji ratowniczej. Te zdjęcia oczywiście nie świadczą o niczym, ale nasuwa się oczywiste pytanie, ile razy można wchodzić komuś przypadkowo w kadr, kto akurat robi pejzaże górskie. Mało tego, już po wydaniu tej książki dostałem płytę z nagraniem DVD, którą ktoś sobie kamerą nagrywał swoje własne wejście na Świnicę. No tak się akurat złożyło, że aż 13 razy w kadrze pojawia się Józef Szaniawski. Oczywiście kolejne pytanie, jakie się nasuwa, to jest, po co miałbym te zdjęcia otrzymywać od kogoś? Więc jeśli ktoś by chciał usłyszeć ode mnie, że Józefa Szańskiego zamordowano i w związku z tym robię aferę, to proszę Państwa, nie mam takiej pewności, w związku z tym nie robię wokół tego afery. Ale tak jak Pani zadała pytanie i takich pytań usłyszałem tysiące w ciągu ostatniego 1,5 roku, mamy wątpliwości co do tego, jak zginął Józef Szaniawski, ponieważ Polska jest państwem, w którym jak się słyszy, że wyrok w takich sprawach jest umorzony, no to jest to bardzo dziwne. I teraz chciałem powiedzieć jeszcze, że ojcu grożono wielokrotnie. On te groźby składał, informował o tym policję, były prowadzone jakieś śledztwa, nikogo nie odnaleziono. Kto te groźby formułował, ale rzeczywiście ojcu grożono, nie jest tajemnicą, że był dla wielu niewygodny. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu
odpowiedziałem satysfakcjonująco na Pani pytanie. Panie Filipinie, pytanie, czym zajmuje się Fundacja Józefa Szaniawskiego? I łączące z tym pytaniem drugie, w jaki sposób można wesprzeć Izbę Pamięci Pułkownika Kublińskiego? Fundacja Józefa Szaniawskiego, która prawnie opiekuje się Izbą Pamięci Pułkownika Kublińskiego. Ja jestem fundatorem tej fundacji. Jest organizacją non-profit. Jej głównym zadaniem jest edukacja w zakresie patriotyzmu, promocja patriotyzmu, no i prowadzenie oczywiście Muzeum Kuklińskiego, związane także z tymi działalność wydawnicza i temu podobne. Fundacja głównie zajmuje się prowadzeniem Izby Pamięci Kuklińskiego, w ramach której odbywają się wykłady, spotkania, nie tylko jest przedstawiana ta stała ekspozycja. Na stronie internetowej kukliński.org.pl oraz na profilu Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego na Facebooku znajdą Państwo dokładny raport z tego, co się wydarzyło w ostatnich latach w Izbie Pamięci. Także na stronie internetowej znajdą Państwo zakładkę Wesprzyj Muzeum Kuklińskiego i tam znajduje się numer konta i jeśli mogę Państwa prosić, to prosiłbym o wsparcie poprzez darowiznę na rzecz Fundacji Józefa Szaniawskiego poprzez wpłatę na konto. Tak można wesprzeć Muzeum Kuklińskiego oraz obecnością oczywiście na spotkaniach, które organizuje Muzeum Kuklińskiego. Dziękuję. Pytanie dotyczące pomnika Katyńskiego. Proszę opowiedzieć o tej fundacji pomnika Katyńskiego. Ufundowania, tak. Prawda? No więc w Warszawie poza pod cmentarzem wojskowym na Powązkach nie było do 1998 roku pomnika poświęconego pamięci zamordowanych polskich Polaków. Po prostu w Katyniu i w tych wszystkich miejscach, które kryją się pod tą, wiążą się z tą nazwą Katyń. I tutaj należy wspomnieć taką organizację Komitet Katyński, którym kierował pan Stefan Melak i wspólnie z tatą namówili Ryszarda Kuklińskiego do tego, żeby w Stanach Zjednoczonych zrobił aukcję zdjęć Ryszarda Kuklińskiego z podpisem Ryszarda Kuklińskiego i pieniądze z tej aukcji zbiórki miały być przekazane na stworzenie, budowę pomnika Kuklińskiego. I rzeczywiście, przepraszam, pomnika Kaplińskiego. Rzeczywiście do tego doszło, ale pojawił się problem, gdzie taki pomnik ma stanąć. I panowie Melak i Szaniawski, to również byli ludzie czynu, znaleźli jakiś skwer przy placu Zamkowym w Warszawie i uznali, no to tam postawimy ten pomnik. Udali się z tą propozycją do prezydenta ówczesnego Warszawy, pana Marcina Święcickiego, który nie wyraził zgody na ten pomnik. I wciąż obowiązuje cisza wyborcza, prawda? Nie.
Aha, no więc obecny członek Platformy Obywatelskiej nie zgodził się na to, żeby stanął pomnik Katyński w Warszawie. I mówi tak: panowie, ale wy nie macie na to zgody. Przecież ja wam to usunę. A na to któryś z panów powiedział: proszę pana, a wy nie macie na to papierów, bo to było. Panowie nie mają papierów na ten pomnik, przecież to się usunie. A czy ma pan papiery na kolumnę Zygmunta? No i tak już to zostało. Znaczy, postawili warunek. Jeśli ruszy, władze miasta ruszą pomnik Katyński, no to będzie sformułowane wtedy to zdanie, które ja przed chwilą wypowiedziałem, mniej więcej. No i ten pomnik tak został, te papiery na to się jakoś tam wytworzyły. Władze miasta nie zdecydowały się usunąć tego pomnika. Odsłonił ten pomnik pułkownik Kukliński, ale jest inskrypcja na pomniku mówiąca o tym, że został fundowany przez pułkownika Kuklińskiego oraz Polonię Chicagowską. Ale pojawił się problem w 2011 roku, bo kolejni włodarze Warszawy z tego środowiska, tym razem Hanna Gronkiewicz-Walc, zdecydowała, że no pomnik trzeba przenieść. Najlepiej przenieść do innej dzielnicy. No i tu się pojawiły liczne protesty. Wtedy już pan Stefan Melak zginął w katastrofie w Smoleńsku, pod Smoleńskiem. Zastąpił go brat, pan Andrzej Melak. No i rozpoczęły się protesty przeciwko tej decyzji władz. I tutaj nie mógłbym nie wspomnieć nazwiska pani Olgi Johan, żony pana sędziego, wiceprzewodniczącej Rady Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, która bardzo wspierała obronę pomnika Katyńskiego. Dość, że pomnik został, władze się zdecydowały na pozostawienie, na przeniesienie pomnika Katyńskiego na drugą stronę tej samej ulicy, ulicy Podwale, przy Placu Zamkowym. Tak się paradoksalnie się wydarzyło, że to było lepsze miejsce niż to poprzednie. Ale kilka miesięcy później okazało się, co było przyczyną tego, że pomnik Katyński musiał być przeniesiony. Otóż biurowiec w tym miejscu miał być postawiony. On w tej chwili, jego budowa została zatrzymana ze względu na to, że architekt, osoby z rodzinnego kręgu architekta tego biurowca pracują w biurze, w Urzędzie Miasta. Po prostu i to w biurze przetargów. Pomnik Katyński jest przy Placu Zamkowym. Także proszę się nie martwić, jakby ktoś komuś przyszło do głowy go usunąć, to znowu staniemy w jego obronie. Tu proszę, pani teraz. Ja chciałam zupełnie na inny temat, tak ochłoniemy może, żeby to było. Chodzi o wydarzenia miejscowe tutaj w Niemczech. Na wyspie Sylt, może już państwo wiedzą, ukrył się po wojnie rzeźnik wielkacy powstania warszawskiego, Hans Reinhardt. Czy słyszał ktoś państwo? Więc był nawet, był chroniony przez aliantów, był też więźniem Niemców po wojnie. Tak mu się dobrze wiodło, że nawet był burmistrzem Westerland, miasta na Zylcie, i adwokatem później, i miał nawet, był nawet posłem. I obecnie
W 60. rocznicę Powstania Warszawskiego społeczeństwo Westerlandu chce go wziąć pod lupę, chce się z nim rozliczyć. Są dwa obozy, jedni chcą go chronić, a jedni chcą właśnie go rozliczyć. I chcą wystawić na ratuszu w Westerland tablicę ofiar Powstania Warszawskiego. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to dalej ta historia się potoczy. Książka wydana została w maju w księgarniach warszawskiego studenta, który właśnie o Reinefardzie napisał. I tak, 31 lipca ma być osłonięcie tablicy, wystawa o Powstaniu Warszawskim i dyskusja, spotkanie z autorem tej książki. Więc będziemy śledzić w ogóle tą książkę i co na tej tablicy będzie napisane, więc to jest wydarzenie takie niezwykłe, które może zapoczątkować dyskusję w Niemczech w ogóle o dokładnie historii Polski i Powstania Warszawskiego. Proszę Państwa, jeśli mogę, Powstanie Warszawskie. Mam taki apel, proszę nie dać się sprowadzić intelektualnie na złą drogę przez nawet tych, którzy są po prawej stronie i zarzucają, że ofiara Powstania Warszawskiego była bez sensu i że nie powinno do niego chodzić. W ogóle to był może prezent dla Stalina. Równie dobrze, proszę Państwa, moglibyśmy powiedzieć, że bez sensu była ofiara pod Monte Cassino albo we wrześniu 1939 roku też może było bez sensu się bronić, tylko dać im wszystkim wejść do Polski. Nie, to jest, proszę Państwa, nasza tradycja, to są nasi bohaterowie i im się należy cześć bez względu, właśnie dlatego, że ponieśli taką ofiarę. To tak a propos Powstania Warszawskiego, bo się pojawiły takie głosy, ale już nawet nie chcę mówić czyje. Będziemy powoli już kończyć. Jeszcze ostatnie pytanie od pana Waldemara i może słowa zakończeniowe od panów, proszę, dobrze? Ja chciałbym bardzo serdecznie w imieniu organizatorów podziękować Państwu za przybycie i przede wszystkim naszym gościom z Warszawy, którzy tyle trudu włożyli w to, żeby się to spotkanie odbyło. Ale w szczególności chciałem podziękować panu Markowi Wasmudowi z Berlina, który specjalnie do nas przyjechał i bez jego inicjatywy, bez jego, można powiedzieć, zaangażowania się nie doszłoby do tego spotkania. Dziękuję panie Marku. W sumie było niepotrzebne, panie Waldemarze, ale już jest to dobrze. Proszę bardzo, może słowa takie podsumowujące od panów. Proszę Państwa, kwestia komunizmu i nazywania prawdy mimo 25-lecia od upadku PRL-u jest wciąż aktualna, ponieważ w sposób zawoalowany te zasady PRL-u są nam obecnie proponowane i nazywane czymś dobrym. Nie nastąpiło rozliczenie. Wciąż o tym rozmawiamy, wciąż mówimy o zbrodniarzach i niektórzy by chcieli, żeby już o tym nie mówić. Dajmy spokój, róbmy krok do przodu. To jest krok do przodu właśnie. Mamy bohatera, który był symbolicznie przedwczoraj. My wiemy, gdzie żył, gdzie pracował, gdzie mieszkał, co zrobił dokładnie. Wiemy, jak patrzył na Polskę, ale także powinniśmy w tym kontekście myśleć o Polsce dzisiejszej, bo zagrożenie paradoksalnie nie jest mniejsze ze strony Moskwy, jest może trochę inne. Apeluję także w tym kontekście o tym, żeby wrócić do myśli politycznej, polityczno-społecznej Jana Pawła II.
I to jest nasza tradycja. Budujmy na tym Polskę, bo tak jak mówię, Polska oderwana od tej tradycji jest żadna. Stadiony, orliki, jakieś tam rzeczy budowane z pieniędzy unijnych. Bardzo fajnie, że są te pieniądze unijne, ale nie wolno gubić tożsamości. Ta tożsamość jest bardzo bogata i jest o czym mówić, jeśli się chce mówić o patriotyzmie. Nie tylko musimy mówić o żołnierzach wyklętych, o Kuklińskim, o Powstaniu Warszawskim, o tym, że Okrągły Stół nie rozliczył PRL-u, że III RP nie rozliczyła PRL-u. Tutaj bardzo to było sugestywne, że właściwie nie wiadomo, czy Jezuszański był ostatnim więźniem politycznym PRL, czy ostatnim więźniem politycznym, czy pierwszym politycznym RP, III RP. No bo gdzie jest ta granica, prawda? Gdzie jest ta granica między PRL a III RP? Nawet nie wiem, czy istnieje wyraźna prawna granica. Takie spotkania, panie Waldemarze, są wspaniałe, nawet jeżeli odbywają się, bez względu na to, że odbywają się w gronie 25 osób, 100 osób, one się powinny odbywać. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogłem do Państwa przyjechać. Proszę Państwa, no cóż, ja mogę do tych pięknych słów Filipa dodać. Wyrazić mogę raz jeszcze naprawdę bardzo, bardzo serdeczne podziękowanie panu Waldemarowi, naszemu cudownemu, wspaniałemu gospodarzowi. Natomiast proszę mi wierzyć, tak się wydaje, że prawnik to musi mówić wielkie, a na pewno okrągłe słowa. Ja tego po prostu zwyczajnie nie znoszę. Ja nie znoszę tych wielkich słów, bo one w gruncie rzeczy niczego nie znaczą. Chciałem tylko Państwu życzyć, żebyśmy wreszcie doczekali się, Państwu i sobie, żebyśmy się doczekali takiej Polski, w której będzie nam dobrze, w której Państwo się będą dobrze czuli, w którym będziecie mieli tę świadomość, że Polska o Was nie zapomina, że za Odrą jest Wasza ojczyzna. I myślę, że nadejdzie taki czas, mam nadzieję, że niedługo, że może się znowu spotkamy i będziemy sobie wtedy mówili, no to możemy teraz ponarzekać troszkę na naszą Polskę, taką jaką żeśmy chcieli. Bo my po prostu w ogóle zawsze lubimy narzekać, prawda? Taka jest nasza prawda. Tak jest nasze życie. Proszę Państwa, więc myślę, że to są niesłychanie, powiadam z mego punktu widzenia, niesłychanie pouczające i niesłychanie fajne spotkania. Ja mam przeogromną satysfakcję, jeżeli mogę sobie tak na pełnym luzie, jak Państwo zauważyli, ja naprawdę nie znoszę formalizmu, nie znoszę takiej sztywnej atmosfery, bo to jest zupełnie bez sensu. Ja wolę z Państwem rozmawiać jak z grupą, którą traktuję jak przyjaciół, do których przyjechałem, żeby sobie po prostu zwyczajnie pogadać, prawda? Dlatego powiem, ja mam naprawdę, będę miał fajne wspomnienia z tego spotkania z Państwem, a powiadam, no miejmy nadzieję, że doczekamy się tej Polski, gdzie ja rzeczywiście to, co dla mnie, dla człowieka, który funkcjonował w tym najwyższym wymiarze władzy sądowniczej, jest najważniejsze, aby prawa obywateli Rzeczpospolitej były przestrzegane nie tylko tam w kraju, ale także tutaj na obczyźnie. Czego Państwu z całego serca życzę na dziś, na jutro i na każdy następny dzień. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i teraz proszę, jeśli ochota jest, można z Panami porozmawiać. Książkę jeszcze dać do podpisania. Książki są do sprzedaży jeszcze. Dziękujemy bardzo. A gdzie teksty tutaj? Bardzo proszę się z nimi zapoznać. To jest, ja nie zdążyłem o tym jeszcze powiedzieć, to są wyrok na Kuklińskiego, opinię, no niestety nie mogę tego Państwu oddać.